Yeah, run, run, run. Let's go. Move it, move it, move it. Mam na imię Kuba, mam 10 lat i no, tańczę hip-hop. W hip-hopie fajne jest to, że jest to dynamiczny styl i są cool ruchy. Mniej więcej takie coś. Kuba cały czas się rusza w domu, po prostu non-stop staje na głowie, na rękach, chodzi. Czasami mówimy, że zachowuje się jak małpa, żeby już przestał, no ale to jest silniejsze od niego. Czasami słyszę, że jestem łobuzem, ale czasami też słyszę, że jestem grzeczny, więc jakby trudno powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby Kuba dzisiaj czuł, że to jest jego dzień i niezależnie od tego, jak mu pójdzie, my jesteśmy dla niego wsparciem. Kubuś dla nas już jest osobą wygraną. Super tańczy, bardzo nam się to podoba i go... Za niego trzymamy kciuki i go motywujemy każdego jednego I przede dnia. Wszystkim jego taniec jest dla niego wielką przyjemnością i to jest dla nas najważniejsze. Stresuję się tak trochę, ale przyjechałam tu po zabawę, nie po stres, więc wejdę tam i rozwalę tą scenę. Dzień dobry. Cześć. Dobry. Dzień dobry, jak się nazywasz? Mam na imię Kuba, mam 10 lat i jestem z Wrocławia. 10 lat, a powiedz, jak długo już tańczysz? 4 lata. W czym się specjalizujesz? Na początku tańczyłem towarzyski, ale teraz tańczę hip-hop. Ale dlaczego z towarzyskiego na hip-hop? Uważaj, bo pan Agustin towarzyski. Pierwszy raz zacząłem tańczyć taniec towarzyski w Irlandii. Żyłem tam 5,5 lat, bo mój tata miał tam pracę. Ale jak wróciłem do Polski, to mama mnie zapytała, czy chcę chodzić na hip-hop. I bardzo mi się spodobało i poczułem, że hip-hop to będzie moje życie. Bo partnerka została pewnie w Irlandii. To dlatego. I mówisz po irlandzku? No tak. A powiedz you can dance po irlandzku. You can dance. O, po irlandzku. Dobrze. Jesteś gotowy? Tak. To pokaż nam tą zabawę. Kuba, ja zacznę. Słuchaj, chciałem cię pochwalić, bo w tym występie było wszystko, czego szukałem. To znaczy, że była fajna choreografia, ale też była siła, to było uderzenie w punkt i byłeś w tym naprawdę cool. Dziękuję. I o to chodzi w hip-hopie. Dziękuję. Masz mnóstwo siły w sobie, jesteś fantastyczny, jesteś mocny. I jak oglądałam twój występ, to mówię sobie tak, Kaśka, tylko nie mrugaj. Nie mrugaj, żeby ci nic nie umknęło. Tak mi się wszystko podobało. Dziękuję. Brawo, ja jestem totalnie na tak. Brawo. Musisz pamiętać o tym, żeby wynajdywać jeszcze te momenty smaczków, bo ty sam w sobie jesteś takim smaczkiem, więc już jak wychodzisz na scenę, to wszyscy, wow, jaki on jest słodki. Potem zaczynasz tańczyć, wow, ale fajnie się rusza. I potem, żeby dodawać tych zaskoczeń, dobra? Pamiętaj o tym. Czy jesteś gotowy, aby zmierzyć się też z innymi stylami tanecznymi? Będzie trudno, ale sobie poradzę. Będzie trudno, ale nawet balet zatańczysz? Jak ci każą? Nie wiem, jak się nauczę. Jak się nauczysz, dobrze. Ale jest chętny, otwarty. Takich mężczyzn, krasnoludków lubimy. Dobrze, dobrze. I słuchaj, w naszej szkole tańca będzie mnóstwo nauczycieli, więc co robimy? Zabieramy cię ze sobą! Gratulujemy! Jesteś dumny z tego, że zdobyłeś bilet do szkoły tańca? Jestem bardzo zadowolony i jestem...